Siemanko, jestem. Szanowni Państwo, proszę zająć miejsce. Jest wśród nas w tym momencie zdrajca. Ale w tym stronie. W tym gronie, w tym pomieszczeniu. Przepraszam. Usiądź proszę, Joseph. Kurwa, Shield, no przecież to jak ja mogę to być ja? Po raz 3000? I w tym momencie, żeby nie wysyłać każdemu SMS-a, wysyłam na naszej konfie dowód. Nazwa nadawcy policja, Albert Spido, wynagrodzenie 15 000. Czekaj, a to nie jest ten kadet? Podnieś ręce, Albert. Ej, bez kitu, to jest kadet. Podnieś ręce. Czekaj, kurwa, przecież podnieś ręce. Oni mi na auto dawali, stań i podnieś ręce. Kupił. What the fuck? Zaraz dowiemy się, skąd masz te pieniądze. No przecież i jakie wynagrodzenie. Na growlera. Czy zapoznaliście się z dowodami? Tak. Erwin. Zaraz porozmawiamy, Albert. Dowody są jednoznaczne. Znaczy, inaczej, jeżeli sobie ten... No ja bym powiedział na... Jedziemy na hutę. No nie, no kurwa, na hutę. Ładne wynagrodzenie z policji, kapusiu. Ej, moment, ale ja ci mówię, zobacz sobie na datę. Będziesz miał jeszcze czas, żeby się wytłumaczyć. Ja bym nie miał Speedo takiego dobrego humoru na twoim miejscu. No ale stary, no jakby dobrze wiesz, jak to wygląda, bo nieraz pytałem się policji. No wygląda chujowo. No to co? Albert Speedo! Ja Speedo. Jako akt oskarżenia jest 15 000 dolarów od policja tytułem wynagrodzenie. Chcesz nam powiedzieć, za co jest wynagrodzenie? Oczywiście, patrz na datę, 20 listopada. Ja zbierałem na growlera, bo sobie kupiłem growlera ile? 4 dni temu jakoś? I po prostu pytałem policję, czy mi się dorzucą za każdym razem, jak przyjeżdżaj na napad, bo... na napad. Na ZS-a, bo dodają. Bo jak prosiła Mia, to dawali jej, jak prosił Vasquez, to dawali. Że chuj, to też poproszę, może mi coś dadzą. Kupujesz to jeszcze Vasqueza. Szczerze, jestem w szoku, że dali, że ten kadet, bo to jest chyba kadet, jeżeli dobrze pamiętam, mi dał 15. Thanks. Ja bym rzucić okiem, bo nie pamiętam, co bo parę przerw było. On mi chyba dał 5 tylko. Nie wiem, kadet on wiem, na mydli oczka, trochę. On na mydli oczka, panowie. No, zróbmy eksperyment, I uwaga, kupiłem. Snitch, to szybkie pytanie tylko, dobrze? No, dobra, potrzebuję 15 000 do fury, czy z konta policyjnego dorzucisz mi się? Tak, z konta policyjnego? Z konta policyjnego nie, ale dzięki. Z prywatnego może tak. Dzięki bardzo. Nie, dziękuję. No, ale wyśmiał. Dawali. Nie, nadawca policja. Ale... Uuu, panowie, historia nie trzyma się kupy. Przepraszam, przepraszam. Wymyślił. Co wymyśliłeś, Speedo? Nie wymyśliłem, to jest od Jacka. To ja czas. Dobra, bo mi się pojechało, przepraszam. Bo ja dostałem od kadeta też przed kupem growlera 15 koła. Nagle zmieniamy wersję. Nie, bo mi, naprawdę, to serio ci mówię. To jest od Jacka, Jacek mi dał 15 000 za to, że im ogarnąłem triale czasowe, tabele i punkty, bo mieli zrobić super, sobie konkurs jesteś wania. Że tam jadą bufalkami i ten, kto pojedzie najlepiej, oddaje bufalkę, dostaje chargera i za to miałem dostać kasę i daje im 15 koła. No przecież kurwa mówię prawdę, Jezus. Czekaj, kto tam był? Był tam Jacek, Owen, Ksander, który po pierwszym z trzech wyścigów... Skoro zgodzili ci się dołożyć do samochodu... A nie, ja ci mówię, że to było po prostu wynagrodzenie, to racja, to ja pojechałem z tym kadetem. Za to, że im zrobiłem triale na... No, Jezu, chcieli konkurs w wyścigach na to, żeby wybrać najlepszego kierowcę Buffalo, żeby dać chargera, bo wtedy wprowadzali te chargery. No to powiedziałem, okej, mogę to zrobić za jakąś kaskę, powiedzieli, że dobra, damy ci coś tam. No i zrobiłem trzy wyścigi. Opakuj. Nawet mam screena tabeli gdzieś. Panowie, czy my wierzymy Albertowi Speedo pseudonim sprzedaj trzeba nasz mata policyjna? Do Jaczka Gryna. Zadzwoń do Jacka i zapytaj, czy niestety robiłem. Jacka nie ma. No to Owena masz i zapytaj, czy robiłem. Albo Czarka. Proponuję o profilaktyczne przestrzelenie płuc w celu... Nie chcę być laboranta, nie ma opcji. Ostrzeżenia. Ale przecież ja już zrobiłem, żeby... No kurwa, przez to był przynajmniej luz na mieście większy. Współpraca z psami. Mieliśmy luz na mieście, bo nie, Albert Speedo im coś robił. Nie, kurwa, no ty przestaniesz mnie bić, ty umulungu bezpłucny? Jeszcze raz obrazisz laboranta, w tym momencie... Nie obrażaj członków zakrzotu. Chodzi o to, że w momencie, w którym jakby topowi kierowcy się tłukli, kurwa, na tych pseudotrialach, no to przynajmniej przez godzinę ponad był tam, wiesz. Ludzie co sobie robili, to sobie robili, a mieli luz. Zdraciła. No wie, to...
No. Jedyna osoba, która odpuściła to Toksander po pierwszej trasie. Panowie, jak my będziemy wyglądać, kiedy w historii od policji jest tytuł wynagrodzenie? Czym silny, może ty powiesz. Będziemy wyglądać jak dziki zwykłe kurwy. W ogóle zacznijmy od tego, że od kiedy grupa przestępcza prosi policję kurwa o pieniądze? Co mało pieniędzy, żeby pożyczyć? Mało. Jak się pytałem, czy ktoś pożyczy, to nie było. Nie pytałeś ani pytał ani razu. Jak powie... Nikodemie Carbonaro, Nikodemie! Czy będzie podział, bo potrzebuję na samochód, bo sobie zbieram? To... Nikodemie, czy prosiłeś kiedyś o pożyczenie lub dorzucenie się do samochodu? Tak. Czy dawałem? Dawałeś. Proszę bardzo, mamy to. Z racji, iż nie ma z nami szefa, Konrada Grossa. Musi zarząd kierowników zagłosować. Jednomyślnie. Też masz głos. Super. Nie, panowie, on nie bierze pieniędzy od policji, to nie jest tak u nas w ekipie, naprawdę. Panowie, nie jesteśmy frajerami. Jebane lamusy zakrzot, to nie my. Rozjebałeś nam PR, a to skreśla cię z naszego biznesu. Ja mam pomysł. Co? Na najlepszą karę na świecie. Słucham. Zabieramy mu R8. Nie, no to dopiero dzisiaj odzyskałem, spierdolaj. Albercie, R8 na nie tydzień idzie do nie laboranta. No to w takim razie wybrałeś śmierć. Miesiąc, kurwa, czekałem na to auto ponownie, nie ma opcji. Poczekasz jeszcze miesiąc. Nie ma szans. Albercie, ale ty wziąłeś pieniądze od policji, czy my? Albercie! Tam. Wyrok zapadł. Zgadzamy się, że nie zdradziłeś organizacji, jednakże zeszmaciłeś. Ale jak ja mogłem zeszmacić, jak sam brałeś pieniądze od policji za plakat? Cisza, jak kierownicy mówią! Cisza! Kierownictwo w głosach 5-1 zagłosowało za karą. Śmierć. Pierwsza kara to jest to, że nie będziecie na spotkaniu biznesowym z Landrynami. Musimy dbać o reputację. Druga kara to, że od kwadraciaka będziesz musiał dokonać pielgrzymkę na kolanach, ale ty sobie wybierzesz cel. Może to być komenda, może to być zakon, zależy gdzie cię serce niesie. Oraz trzecia kara to przypisanie R8 na tydzień na Josefa Goebbelsa, pseudonim silny. Nie, trzecia kara nie będzie wykonana nigdy. Rozumiem, w takim razie wylatujesz z zakrzotu. Tutaj się kończy twoja przygoda. Jeżeli samochód jest ważniejszy od reputacji grupy, to żegnaj. Zostawiamy cię tutaj. Jeżeli się rozmyślisz i namyślisz inaczej, przyjdź do nas. Będziemy na spotkaniu biznesowym. Chłopaki, chcemy sobie psuć reputację pod względem Landrynek. Nie odwracamy się, bo jesteśmy cool kidami, nie? Nie odwracamy się. A kurwa się odwrócił. Pomachalibyśmy mu przynajmniej, nie? Nie. Bądź twardy. Sigma mail. A! Odwrócił! Popatrzyłem. Ale odjebałeś kwas. Natelka nad nami! Nie nad nami. No tutaj patrzy się na nas! No ona się nie patrzy na nas chyba. Jakiś wypość ma chyba. Pewnie mają. Już się bałem, że nie jest. Tak, weź go silny. Michaś, co cię do nas sprowadza? Słuchaj uważnie, sprawa jest prosta. Jak wiemy, policja ostatnio zaczęła namieścić zbroję klasy drugiej. No właśnie. A jak wiemy, wy jako ta lepsza grupa. Hej, krzyż za szatkę. Na czat 3. Z pewnych powodów. No właśnie. Sprawa wygląda następująco. Potrzebujemy też dostępu do tak. Dostępu do broni. Broni długiej. Tak się składa, Michaś. Będą strasznie ciężkie w najbliższym czasie. Michaś, na szczęście jesteśmy w stanie taką broń pozyskać. Znaleźliśmy dwóch panów. Jeden pan sprzedaje ammo do broni długiej. Drugi pan wymienia się. Dlatego pojedziemy właśnie zaraz na SGOC, zrobimy SGOC i zobaczymy, jaką broń długą będziemy mogli wykraftować. Będziemy te informacje mieli za jakieś 45 minut max. Mam rozumieć, że też mamy być do czego gotowi, tak? Tak, zależy nam na tym, żeby wyjątkowo to SGOC nam poszło dobrze. Dlatego my zrobimy SGOC, bądźcie w gotowości, a jak zrobi się udany napad, to możemy wspólnie zobaczyć, co się uda wykraftować. Czy to ten słynny pakt Erwinow-Michasiow? Mordy, panki, pierdolaj się, jak szefowie gadają. Czy to, Michaś, by cię satysfakcjonowało? Oczywiście, że tak. Wybornie. Dlatego moja grupa, Michasiu, teraz zrobi SGOC i prosiłbym, aby twoja grupa była w gotowości, w razie czego, na rozpierdol.
Dziękuję, Michaś. Wspaniale się z tobą współpracuję raz z twoją grupą. Podajmy sobie ręce na stole. Kurwa, szklanka! Mordy zamknij, a nie! To szklanki z Ikei. Dziękuję. Nas uczyli w szkole, nas uczyli w szkole, że całuje się na stole. Nas uczyli w szkole, na... I co? Halo? Jakaś kontynuacja całunku? Zapraszam Zakshot Main. Musimy się przygotować. Dobra. Let's plant the bomb. Tut, 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 tut. Dobra, gituwa. 91667. Piu, 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 piu! O kurwa, ale jebło. O kurwa. A pomyśl sobie, ile stary oni cegieł tu muszą dziennie dostawiać przez te kuchy. Bez kitu. Przedłony zakrzu. Dobra, no to teraz zobaczymy, co u tego typa będzie. No zobaczymy. Tylko trzeba uciec! Panie napastniku, bo to jest Erwinie. Problem w tym telefonie. No, jaki? Nie ma tu pana numeru. 666. Niech pan zadzwoni. O, drynka. Nie. Tak. Dzwonienie, kropka, kropka, kropka. A, bo pewnie dlatego, że ja nie jestem Erwinem. Ha, ha! A kim pan jest? Nie mogę powiedzieć. Jak pan zadzwoni do Erwina jeszcze raz, to pewnie panu odpowie, gdzie jest. Dobra, to ja, zaraz. Nie, ja ci mówię, jeśli chcesz, jest doski speed, w ogóle nie ma helki. Pasuje mi, to ja do lewo. Tylko za chwilę mówiliśmy, brak w metrze i na tokach. Typowe kłótnie związku. Dobra, ty spieci zakładniku, słuchaj stary, każdy życie tego zakładnika jest... Halo? Halo, halo, tak, tak, tu Erwinek. Panie Erwinie, gdzie pan jest, bo tu jakiś kurwysyn się na dolu, na doniu jestem, a co się dzieje? A bo tu jakiś kurwysyn mówi, że pan to, że on to Erwin, a pan to jest na doju, czyli to nie. Kurwa, znowu jacyś podrabiańce, od razu jazda z nimi wjazd. Nie, nie, no, no to się wypnie. No właśnie ci cały czas to macie, chcesz jej doski spić na boju. Jestem Erwin, jestem Erwin. Macie przejebane. Ta? Czemu? Macie wjazd. Czemu? Bo mówi, że jesteś Erwin, a nie jesteś Erwin. On jest na doju i co teraz? Okej. Okay. Macie ostatnich dwóch zakładników, tak? Tak. Dwóch, no nie? Dobra, to dwóch sobie tutaj zostawicie, załadujecie się dalta i w sumie już możecie wsiąść, tylko nie odjeżdżajcie jeszcze. Dobra. A mam pytanie, jako bonusowe żądanie. Nie wiem, czy można. Tak. To byłoby żądanie odpowiedzi na pytanie, jeżeli można było. Okej. Okay. Nie było gorszych ciuchów do wybrania, oficerze? To takie bonusowe żądanie, oczywiście, no nie musi pan się zgadzać na wykonanie kurwa obowiązku odpowiedzi mi na pytanie. Tylko zlewa, panowie na załamaniu nerwowym, końcówka załamania nerwowego. Tak, tak, tak. Dobra. Gotowy, proszę. Mogę dać zielone? Dobra. Możecie jechać. Jedziemy. Podoba mi się, Harris zapytał Harego, czy ma maskę. No kurwa nie widać. Przepraszam, czy ma pan maskę, no kurwa. Teraz już ściągnąłem. Tema, Kejmilek. Ta muzyka da dobrą moc do odlatywania stąd, ja wam to mówię. O, czemu nie chcę ją łączyć? Ja byś ubał. Widziałem chyba albo to był ptak? Chyba był ptak, też coś. No nie, takie ciemne coś przyleciało. A, jest ptak. Blacha, Phil Strongman. A jest na księżniczkę, ciągle szkane. Ty nas zobaczysz. Długa time. Tak, to czas na długa time. Dobra. Uwaga, watch out. Mam! Co masz? Tajemniczą skrzynkę! Otwórz. Opening! Nie mogę. A jest, właśnie, otwórz. Klucz. Nie posiadasz klucza. Antyczny. Napsy. Uuuu, kostka, kochanie, piąteczkę przybij! No to auto było w lepszym stanie, ogólnie jak jechaliśmy na swoje starcie, nie wiem, czy pamiętasz? No trochę tak. Dobra, panowie, ale otwieram. Ja trzymam na szczęście kciuka. Otworzyłem! O kurwa! Szkielet karabinu, część karabinu.
części karabinu po prostu! Na stół! O! Dobra. Kurwa. Dobra, robię. Otwieram stół, część karabinu, część karabinu, część karabinu. Chyba wszystkie części. Dobra. Szkielet, część. Wytwarzam! Wytwarzam! AK to cię zabijam, okej? Okej. Ale że ty chcesz na siebie AK, czy...? Nie no, AK jest syfem. Ja pierdolę! Co masz? Karabin AK. No kurwa mać! No ale to już jest dobry karabin AK! Nie eventowy, czyli nasz, na zawsze. Bez dobra, czyli można go zabrać. Stop, prosta matematyka, teraz siadamy, liczymy zanim pojedziemy. Mhm. Jedno SGOC to jest od 120 do 220 tysięcy wliczając krypto, no. Czyli koszt jednej długiej to około 180 tysięcy na ten moment, wychodząc na średnią. Czemu 180? No między 120 a 200, 160. A, okej. No. Jedna długa... Plus antyczny klucz, plus antyczny klucz. Klucz jest z Maze Banku, mamy chyba z 4 albo 5 jeszcze kluczy. I z Maze Banku jeszcze to wartość długiej to 300 tysięcy. I 10k. A moja Amop 2k za 50. Może ja ty, a zróbmy tak, to ja nabiję gumowymi kulami i sprawdzimy w ogóle jak to dobre jest, co? Dobra, czekaj, ja załóżmy, my używaliśmy kałachów. Załóż kamzę. A nie tutaj może. Czekaj, z takiego medium no może nie tutaj, dobra, zobaczcie. Info do Landryn, nie, dzwoń. Tak jest dobrze. Szybko, Evron, w tym momencie! Nie, już się tak zadeklarowaliśmy, nie ma odwrotu. Witam. Cześć. Erwin, wy też musicie chyba nagrać. Co tam, Lukas? Szefitek, jako przyjaciel, znajomy powiem gratuluję, jako pracownik departamentu powiem mam nadzieję, że na to pieniążki będą odłożone. Spokojnie. No. Co tam? Rozbierz się i daj te ubrania Davidowi i weź szafki jeszcze raz, żebyście mieli taki sam outfit, no nie? Żeby drużyny się nie zlewały. A. W sensie ja mam mu dać ten outfit? Jakikolwiek, mam teraz? Jakieś też szafy. Chodzi po prostu, żebyście wyglądali tak samo. A tak będzie najprościej, po prostu się rozbierz i się ubierz, a te ubrania dajemy. Siema! Ja pierdolę! No! Uciekam! Co się stało? A jak ja mam? Ty, jak ja mam się przebrać? O, siema, gracie mecz. Ale jak mam się przebrać? Szafce. Boże, no nie mam szafki, jest kurwa za późno. A tu? Erwin, ty tak tutaj, jak cię pan Bóg stworzył? No przecież kurwa muszę dać ciuchy Davidowi. Davidowi. A ty co tak tutaj, jak cię Bóg stworzył? David, ubierz to, musimy mieć ten sam outfit. Nie, ja tu zawsze tu jestem, bo wiem, że zawsze można miło spędzić wieczór kawałek. Fikcyjny! O, dziękuję bardzo, i Fikotka, dziękuję bardzo, Dobra, Erwin, daj mi silnemu jakiś swój outfit. No, a wy nie macie outfitów, kurwa, no przecież weź sobie tam. Nie mamy pracy tu. Ja pierdolę, jak my dobrze wyglądamy. Ja pierdolę, a co, my na was walczymy? Nie, na kogo my się bijemy? Was rozdzieliłam, jesteście w dwóch różnych grupach, żeby było ciekawiej na finale, że dopiero w finale możecie na siebie trafić. Dobra, to spodnie, to buty, to wszyscy tak, jak szefitek. Ja pierdolę. Dobra, biorę. Masz jeszcze raz, kurwa, ale mam tych, dużo tych ciuchów mam. Jak mój nauczyciel, zawsze w tym samym, ale po prostu kilka razy. No ta. Jezu, jak ja świetnie wyglądam. A może ty mówisz, że ma kilka sztuk, a wiesz, jak to... Ej, nie, my Dawid naprawdę świetnie wyglądamy. No, bez kitów, było inaczej, dobra, masz. No, najlepszy outfit Erwina, jaki miał od kurwa dwóch lat. Ale nie jest zły ten outfit. Szczerze, jeden z lepszych, jakie powstał od wakacji. No właśnie, no to jak już wybieram, to dobry w miarę. Dobra, To ile powiedzieć, Cynthia, może jesteście ready? A na co się bijemy? Karbo, chodź. Na rewolwery. A my teraz... Rewolwery, okej. A ty możesz sobie oglądać, wiesz? Chodź. Mogę oglądać? No, jest tryb spektatora. O kurde, tutaj, zajebiście. No. Uwaga, z Karbo gracie. Tutaj alternatywnie spójrz i będziesz miał walkę zaraz ich. O kurde, zajebiście! Dołączaj do tej, bo już nie wyjdziesz, aż nie skończą. Nie odbieraj telefonu ani nic nie rób. Innego niż oglądanie, bo będziesz musiał iść spać, jak ja przedtem. Dobra, to ja może w ogóle zdezaktywuję sesimkę. O. Ja na spektrum. Ej, mamy speed do tego. Kałach, wiesz? Widziałem. Zajebiście. SSN? 7-8. Wiesz, jaką ja mam lewą rękę zimną? Ej, panie sędzia grupy A, kiedy mam na te rzutki? Tam mieliśmy z nimi się bombić. No, on tam się ogarnia, jest następny mecz. Dobra, to teraz... Witam nowego, będziesz kocony przez miesiąc. Kurwa,
trzeci raz! Co? Teraz obserwuję, obserwuję! Polska górom! Nie widzę ich. A bo, aha, przepraszam. Lecisz silny, kurwa! Polska wygra mecz! O kurwa. Nice! Jeszcze jeden. O nie! Rozjebany któryś z nas. 1v1. Ej, nie mogę zetki. O! O! Lecisz Nikodem. Wygrali? Ezgi, kurwa, pogu! Dobra, Ezgi. GG. Leon Smith. GG, no. Teraz wy one-shotem gracie wszystkie swoje spotkania. Zajebiście. Dobra, robię zwanego tryharda. No co, jazda, nie? Dobra. Full focus, widzowie. Nie za zero, Preige. Kurwa. Chodźmy razem. Chodźmy razem. Wyjebał mi. Czemu to nie strzela, co? Ty no, jeden ammo miałem, co jest? Ty, jeden ammo miałem. Brawo, brawo. A to strzelanie jest jakiś... Leży jeden, leży jeden. Lewo, lewo, lewo. Round 4. Fight. No jest tu. Jeden leży, jeden leży, ten leży. Ten będzie lewo. Nie, przeszedł chyba na lewo. Przeszedł chyba na lewo. Tak. Człowieku, jakie tu są komsy. Round 5. Człowieku. Leży jeden lewo. Dobra, lecimy. Powodzenia. Chodź po lewo we dwójkę. Nie, prawo, żeby mieć na raj. Dobra. Lecimy z kurwami. Kamil, Michał! Był, widziałem. Aha. Raszują, kurwy. A, trzeba się rozstawić. Na wyczekanie. Kulwa. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Nie widzę swojego. Nie widzę swojego, lecimy na niego we dwóch. O, jest! Tu jest, tu! Nice, kurwa. Kurwa. Round 4. Lecimy! Nie widzę swojego. Wchodzą gdzieś tutaj. Leży. Leży z mojej.
No kurwa, celuj! No, no, zajebiście nie trafił. Nie gadamy o tym, dobrze? Nie rozmawiamy, po prostu czego skipnijmy temat. Kolejna wygrana. No, jest GG. No, 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 zajebiście. Don't care, don't care. Zraszowałem sobie, bo wyjebane w to. Wyjebane. Don't care, jest easy. Easy. Dobra. 4-1, S. GG, GG, GG. Ten widok z Herminem to on się dobrego teraz. Możecie do dobra. Barego Verstappena już dołączać. Za przepis na długo. No to małą kurwę, to nie ciężkie. No, kurwa. No dobra, postaramy się. Z babą gra? No z babą swoją, kurwa. No kurwa. Idę z Heidi grać. Jego pierwsza, kurwa. A, to wiadomo. Wirtualna. Kurwa. Nice! Dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze. A wiesz, co jest najgorsze? No. Ta jego baba jest taka sama jak ona. Jak on. Serio? Ja pierdolę. Zajebałem ją i siebie. Kurwa. Ajajaj. Zajebałem ją i siebie, czaisz? Dobrze, stary, dobrze, kurwa. Ale... Jezu, jaki opór! Mindfucka. Człowieku, daj spokój. Kurwa, leżymy, leżymy. Ty, ja czekam z tobą, ja nie rushuję z tego. Stary, nie ma co rushować. Bo ja nie wiedziałem, czy ty żyjesz, wiesz, to jest problem. Ajajaj. Szkoda. Kurwa, myślę, że to kurwa, GG. No, ja nie wiem. Jedna w pizze. Jedna w pizze w grupie, to się nic nie stało, nie? GG. GG? Shamba Mini. Kto to wygrał? Shamba Mini. Pepo Cheer. Kurde, ale oporowców mamy w grupie, że ma młodziutki, młodziutki oraz tak mocno, nie? Tak samo jak tamtą gierkę. Ja sobie stanę tutaj zaraz. Ha, słodkie. Młodziutki sobie oporowca znalazł w związku w Pogu. Na jednym lotnisku. Mogą się na właśnie na lotnisko sobie ale razem. Nie, oni stamtąd się znali. Aha! Jezu, poznałem cię na lotnisku. Kurwa, że to nie siadło, huch. Nie widziałem chłopa, zginąłem. Nie widząc typa. XTD. Dawidku, słyszałeś? Kurwa. Ajajaj. Ktoś dostał! Kurde, wyjebał mi tak? Sorry. A u mnie goście wyjebał i stał. Aha. Nie wiem, ja ginę nie widząc typa, jak on mnie bije? Przecież ja nawet nie widzę przeciwnika. Ja nie wiem, stary, ja po prostu nie widzę chłopa. On mnie zabija. No, no bo on jest na right figu. No, ja jestem na right piku. Zaraz mnie rozpierdoli to GTA 5.
No nie wiem, no obracam się celując, ojej, dobra, pewnie chcę zejść. Zwariowani. A człowieku, ja sobie wchodzę po drabinie i schodzę, bo celuję w chłopa. A tutaj też zostaję. A pierdole, to jest takie drewniackie chodzenie tutaj. Okej, okay, no, ewidentnie tutaj... Kurwa, ci to nas rozjebują totalnie. Ty go zajebałeś? Aha, strzału nie strzałem, XDD. Kurde, ale too late, too late. GG. Dziś panowie. Dobra, full focus chat. Round one. Round one. Jeden dead, jeden dead. Leżę. Nice. Pogu! Fajnie, jeden ammo. Na szczęście David Gilkenly is my boy. Round three. Fight. Fajnie, mad. Ała. Nie no, klasa. Round four. Za długo czekałem, no. Dobra, wybiegam. Fight. Unlucky. Do zera monkę. Nice. GG. 3-2, nie? Ruszyliście wszystkie mecze. Macie kwali na niedzielę finały. O, dziękujemy. Fajnie, do widzenia. Razie. No, czyli my już pominamy. Ile było w ostatnim meczu? 5-0. Dobra, to co? Chłopaki, jesteśmy kwala, jest! Jedziemy na IEM! Jedziemy na IEM! My też, 5-1 zrobiliśmy. IEM. W niedzielę o 21? To ten, chodźcie przetestować tą. Wiecie co, tą długą. No to możemy na końcu molo ją w sumie. Dobra, to go na końcu molo, no. Yeah, boy. Pierwszy strzał mi dajesz w środek klatki. Dobra. Drugi w nogę. Dobra. I powolutku, odcem przynajmniej 15 sekund. Dobra. Ej, są na bazie rzeczy na SGOC? Bo najwyżej byśmy rano piznęli. Jeden. Dwa. Dwa razy strzeliło się chyba. Za drugim razem się dwa razy strzeliło. Prawie całą połówkę zdjąłeś, jak coś. Z strzału w klatę, nogi nic praktycznie nie biją, dosłownie zero. Okej. Okay. Polecił mi was mój dobry przyjaciel Konrad. O kurwa, to jest chyba jakiś dunk. Znamy się z Konradem. Kurwa, szef. Jezu, szef dał zlecenie jakieś. A nie, dobra, wiesz co. No kurwa. Hej! Ola, dzień ola, dobry, amigo. Ola, ola! Tranquilo, nie musisz na nic celować. Witam serdecznie. Witam. No, o. Czyli tak jak się umawialiśmy, 40 tysięcy dolarów. Jasne, możesz mi dać. Za furę. Za furę. Za furę, a nie, czekaj, ile tam było panowie? Dostaniesz... Ile tam było panowie? 160? 160, no. 160. No, 160. Dobra. Nie ma problemu. No to możecie super. Możecie wziąć felgę z bagażnika. Dobra. A teraz już tak na poważnie. Dobra, na poważnie. Potrzebuję, żebyście przywieźli dla mnie
parę diamentów w Cayo Perico. Jest tam kartel, który na was czeka i miał mi je tutaj dostarczyć, ale są trochę przygłupi, nie potrafią... O, oni bywają zjebani, to prawda. Bywają, my się tym zajmiemy. Czeka was oczywiście fowita nagroda. Jaka? Bardzo fowita. Może nawet kiedyś dostaniecie hotel, jakby nie hotel, tylko pokój Trivago? W moim hotelu. W Trivago. To dajmy od kasino. Tak, 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 tylko jeszcze je budujemy. Właśnie stoimy na tej budowie. A tutaj, o kurwa. Tak, tak. No dobra, mam pieca. Wszystko. No, tak. To pewnie, jak najbardziej chętnie możemy się tym zająć. Ogólnie jest dosyć zapierdol, ale nie ma problemu. Zmieścimy jak najbardziej. A jak mamy się dostać na kajot? Przyda mi się jakaś... Łódź? Łódź? Helka, łódź. No macie może być. Łodzi, helki... Coś znajdziemy. Nie, znajdziecie, na pewno. Na 100% znajdziemy. Na pewno znajdziemy. Czyli podsumowanie, summary. Musimy po prostu odebrać sobie... Tak. Co my mamy na kaj odebrać? Do portu. Macie odebrać moje diamenty. Okej. Okay. I dacie panu. Dobra. Tak, dacie mi. Dobra, pasuje robota. Okej. Okay. A macie może amunicję do czegoś takiego? Spokojnie. Karbusiu. Nic się nie dzieje. Przecież pojedziemy. Nie, tak. Nie ma problemu. Dobra, to sobie poradzimy. Tak, tak. A gdzie one są konkretnie na Kajo, żebyśmy wiedzieli też? Konkretnie powinni czekać w porcie. W porcie, pewnie, jasne. Ale wiecie, jak to jest z tymi kartelami. No tak. Nie czekać. No tak. No, dobra. Tak. Dobrze. Dziękujemy. To czekam na informację. Oczywiście. Podchodzimy i mówimy, że jesteśmy od... Kogo? Od... Konrada. Liza. Od Konrada. Patrz, jak się kryje. Od Konrada. O kurwa, skibi. Witam serdecznie. Witaj, skibi, dawno się nie widzieliśmy. O, pamiętam czasy, kiedy opierdalaliśmy ci rzeczy z jubilera. Niemniej jednak mamy, o, w sumie tematycznie, diamenty do odebrania, więc... Prawie tak samo. Rozumiem, że jesteś przypisany do jubilera, tak? Fantastycznie. Kiedyś kupował, teraz kiedyś sprzedaje. Jak najbardziej. To jest Sigma Grindy. Fajny motocykl. Dzień. Pojazd jest zamknięty, nie wiem, czy ja mam coś z niego wziąć? Nie, z KBD wyciągnę. Jasne. Jezus, KBD, czajcie. Dobra. Okej. Okay. Kurwa! Weźcie to! Kurwa! Weźcie to! No! A 20! Dobra! Dobra. Dobra. Ja pierdolę, ile tego... Sujesz to skibi totalnie! Dobra, czyli trzy walizki, tak? Skibidi potwierdza. O! Potwierdzać! Rozumiem. Jasne. Skibi... Super się robiło z tobą. O kurwa, włączyło mu się to, co mówi zawsze. Skibi, dziękuję ci za to, że jesteś. Gdyby nie ty, nie byłoby nas. Skibi, dziękuję. Skibi, dziękuję. To teraz dawaj pendrive'a Pacific OS. Kocham cię, Wronicza, ty rozumie. Jak to? Uma Pacific OS pendrive'a, por favor. Kibidi nie ma. Senior. Aha, nie ma. No to nieźle. Kibidi może dać... O, o! 5 amerykańskich dolarów. Ja pierdolę, a to jest 6. Skibi nie potrafi liczyć. Dobrze, Skibi! Kibidi może dać jedno radio. Zaraz roczek uśmiech. O kurwa, radio. Zepsute. Zepsute to nie. Ale możemy z zepsutego odtworzyć, jak to zrobić. No dobrze. Dobra, nie, to nie. To Skibi. Skibi. No. Skibi da telefon. Skibi da telefon. I już więcej nie mogę, chyba że coś... O kurwa. No dobra, już mam pełne kieszenie. To dobra, to dzięki, Skibi. Nie może dać dolar, jeden. Dawaj. Akurat gotówka nic nie waży. To nie jest wszystko. Co jakaś jeszcze? Flara spadła. Czemu? Jakieś auta jadą. Gdzie o kurwa. Tu z... To wasze? Auta jadą. Co, kurwa? O kurwa, co u ciebie? Dobra, chodź do Helki, chodź do Helki. Kurwa, co? Skibidi!
What you doing? Dobra, chodź, 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 jedziemy po prostu. O k***a, biją w nas! I'm glad you came along. Odpadaj. O k***a! Miesiąc przeleciał, ale szybko już listopad. Idę. Silny! K***a, silny! Tu na prawo za kontenery, na prawo za kontenery. Nie, to te k***y są w prawej. O k***a! Namierzanie, namierzanie, namierzanie! Chowam się w krzak. No zajeb go któryś! Sięgam broń. K***a, nie widzę go. Ja pierdolę. O k***a! Helikoptery! Helikoptery! To wrogi kartel, to Sinaloa! Sinaloa! Sinaloa kartel! K***a, my tylko diamenty mamy! Pierścionek będę robił! Za nami! Helka nas goni w uzę! O k***a! Możecie strzelać? Strzelam nas! Na mierzaniu, uważaj! K***a, ała! Wybieramy z jurysdykcji. Wypieramy go z planety, dawaj silny, strzelaj! Nie możemy, za wysoko. Wciąż za wysoko, Erwin, no, teraz. Ja lecę, wciąż za wysoko. Buja w ku, buja w ku. O Jezus! Dobra, możemy po prostu... Helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. Parakopter. Wal! Dostał mocno, ale nadal żyje. Flary on wypuścił posiłkowe! Wal, wal, wal! Dostał znowu. Kurwa. Za wysoko. No bo on ma jakoś... On ma... Dobrze, dobrze, kurwa! Dobrze, dobrze! Dajesz muran! Dajesz muran! Za wysoko. Dawaj. Za nisko. Widziałeś, za wysoko. Co zostało? No. Za nisko. No bo on, stary, robi manewr, on ma buzarda! No, kopci się, kopci się. Kopci się. Zajebiście. Palę go, dawaj. Dawaj teraz, kurwa. O nie! O! O kurwa, my żyjemy! Oj. Daj, kurwa, Essa, jemy to. Ja już widziałem śmierć, już miałem przepraszać wszystkich. Ja tak samo, kurwa. Ja już w myślach przepraszałem. No bo buzar, stary, jest taki skrętny względem tego, holy. Ja bym jak zakręcam, to robię tak. Ciema! Jak tam wam idzie? W czym? W tym, na Kajo. Wracamy właśnie, stary, z paczką diamentów, ale nuda, nic się nie działo, wiesz? Dobra, my wzięliśmy i wracamy, kompletnie nic się nie wydarzyło. Oho, także wracamy po prostu, ta. Mit zaraz? Mit, pewnie, no. Gdzie? Super. A gdzie mam to oddać? Pod bazą, chodźcie pod bazę. Dobra, panowie, no słuchajcie, sytuacja była taka. Mamy kartel. Był Skibi, który mówił swoje kwestie. Skibi to kupi. Dał nam 3 walizki z diamentami. Podjechał inny kartel, zaczęli się napierdalać, że złomowaliśmy w powietrzu, zramowaliśmy jedną helkę. Czyli ewidentnie jest jakiś kartel, który nie chce, żebyśmy mieli te diamenty. No i teraz trzeba te diamenty dać chłopowi. Więc napisze, on napisał, czy były jakieś problemy. Powiemy, że nie było. Albo, że były i zezłomowaliśmy. Były problemy, ale załatwione. Strzelała do nas helka inna, ale ich rozjechaliśmy. Mamy 3 walizki. Izabelę, która jest do odjechania? Nie było Izabeli, właśnie. Zostaw moją kochankę. Izabela jest nasza. Izabela jest twoją kochanką? Mocne to, nie, to jest ciekawe, mocne. Co to ciekawe, co na to Kylie. Może do niej zadzwonimy i się zapytamy. Ale po robocie, żebyśmy karbonary nie stracili. Dobra, napisałem mu bezpośrednio. Były problemy, ale załatwione. Strzelała do nas helka i dalej ich rozwijaliśmy. Mamy 3 walizki. 3 to prawie wszystkie 3 kropki. Lokalizacja GPS. Ty, zobacz to. O kurwa. O kurwa. Witam. No jak? Mamy paczkę. Chyba nawet 3 paczki. 3 paczki. Ty, nowy jubiler, co jest? Dobry, witamy, dobry. Witamy. Dzień dobry. Jaki pojebany, co jak jest? Jak do siebie. Ja grzecznie czekałem. Ja też. Ja też. Chyba masz walizkę, nie? Tak, mam. Nie tutaj, panowie. Chodźmy, tak. Jaki ładny, szale, ej, bez kitu. Ale, tutaj chyba bezpiecznie jest. Proszę.
Trafiwka! Połóż jeno w tole. Oczywiście. A, proszę bardzo. Ty, ale zajebisty ten interior, co jest? Jasne. A ja też mam się kłaść na stół, jak jestem największym diamentem. Odbyło się bez większych problemów, zaatakował nas helikopter, aczkolwiek został zramowany przez nas. Helikopter. A czyj? To zielonych Brody. Ludzi. Brody. Zielonych Brody. Ludzi. Ty kurde z McFickle. Kartę czy na loa. A ten jubiler, ten sklep tutaj to pana jest? Tak. W sensie on przy okazji budujemy, będzie funkcjonował w pokoju, będzie otwarty dla wszystkich. Okay. Nie w razie w remoncie. No widziałem, tam jakieś betoniarki były. Były betoniarki, są potrzebne do budowy. Ogólnie betoniarki, to prawda. Dobra. No to dziękuję wam. Jest zapłata jeszcze, zapłata jeszcze. Oczywiście, odbierzecie ją od mojego człowieka. Fantastycznie, to poczekamy. On już wam da... Jasne. To od tego chodzi, czy jakieś inne? Tak, od tego w bronią. O, super. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajny aug. To my może wyjdziemy? A to jakiś pan niemowa jest. Błogosławieni ciszy. Mnich ciszy. Tu w prawo chyba wyjście, nie? Erwinku, tu nagroda na ziemi. Rozumiem. Pan kładzie. Jaka? Takie drobne? No nic, no weźmiemy. No, weźmiemy. Nie, myślę, drobne? Że będzie w porządku. Nie, jak najbardziej w porządku, dziękujemy. Drobne pojechanie tylko i wyłącznie po diamenty w no, z powrotem. To było, to jest naprawdę bycie hojnym, tak, bycie tak. hojnym, dziękuję. Tutaj drabina, chłopaki, uważajcie, żeby czas. Aha, drabina. Drzwi się zamknięte, drzwi są. Okej. Okay. Ile rzucił? Dobra. To może na bazę, panowie, co? Tak, baza. O, panowie! Hej! Tutaj widzę panią sobie sprowadziliście na zaplecze. W piątek zrobimy ekipowy turniej, tylko na invita. Taki bardziej lekko przestępczy, szóstkowy. Zajebiście! Możesz za krzątu szóstkę sobie zrobić co? I piątek 21 będzie. Fajnie, dobra. O, super, pasuje. Super, papa. Chyba pa. Fajnie, bo taki miłutki głosik ma. Hej, fajnie! No, jest, musimy szóstkę ekipową wyciągnąć. Będzie w piątek ten... Ty! Spido, jesteś w tym samochodzie? Nie ma go, jest w drugim. Okay. Ej, miałeś chyba rację, Spido. SGOC był hard i teraz Light Jubiler. Idę to zapisać w kalendarzu. Bez kitu. A ej, właśnie powiedzieć najgorszą rzecz na świecie? No. Ten Jubiler jest już zaraz przy Karzonie, kurwa. Nie. Bez kitu, on jest dosłownie... O kurwa. A bez kitu. A właśnie, zanim przejdziemy do tego, ma mini announce. Heidi powiedziała, że prawdopodobnie w piątek będzie turniej arcade'owy ekipowy 6x6. O kurwa. Ty, to słuchajcie. Już, ja wszystko wiem, nie wiem czy wiecie, ale ja już wszystko wiem. Jubiler jest bardzo light napadem. Prawdopodobnie będziesz wchodził i rozpierdał. I tam będą potrzebne rzeczy na Oidrik.